Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Z tej strony Blanka, zajmuję się stylizacją, analizą kolorystyczną oraz makijażem, a tutaj będę opowiadać o tym, jak budować garderobę w przemyślany sposób i podejmować rozsądne decyzje zakupowe. Jesień to doskonały moment, aby zwrócić Waszą uwagę na warstwy. Po pierwsze, są praktyczne, dają nam więcej ciepła w chłodne dni. Po drugie, dają większe możliwości wykorzystania tych naszych lżejszych ubrań nie tylko latem i wiosną, ale także właśnie jesienią i zimą. A po trzecie, są po prostu nieoczywiste. Opowiem Wam dzisiaj o warstwach, które w moim odczuciu są warte wypróbowania, a także pokażę Wam moje warstwowe stylizacje. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania dalej. Numer 1 to golf i marynarkowa kamizelka. Ten zestaw pokazywałam Wam już wcześniej w ostatnim filmie. Generalnie swetry mają taki dość casualowy wydźwięk, są miluśne, mało może biurowe. Jednak kiedy założymy na nie taką kamizelkę a la marynarkę, to delikatnie dodajemy mu powagi. A jeśli nie lubicie golfów, to równie dobrze możecie spróbować sweter w serek lub kiedy jest trochę cieplej, to zamiast swetra wystarczy założyć koszulę. Najlepiej jeśli będzie bez kołnierzyka lub ewentualnie wyłogi koszuli można schować pod spód kamizelki. Numer 2 to płaszcz i pikowana kamizelka. To całkiem nowe i zdecydowanie ciekawe połączenie. Podoba mi się takie zderzenie eleganckiego i sportowego elementu. Tutaj na zdjęciu macie akurat długą kamizelkę i to jest opcja dla wysokich, a taka króciutka do talii może sprawdzić się u niższych osób. To samo można zrobić z marynarką. Z tym zestawem jednak lepiej uważać, jeśli macie na przykład małe biodra, bo ono po prostu nadbudowuje górę. Ewentualnie można próbować dłuższe marynarki, takie z kieszeniami na biodrach, żeby troszkę to zrównoważyć. Generalnie to rozwiązanie wydaje się bardzo praktyczne, ponieważ czasami chcemy, musimy wyglądać elegancko, ale jesteśmy zmarzluchami, to taka kamizelka zawsze nas trochę poratuje, a przy tym możemy prezentować się całkiem stylowo. Numer 3 to koszula założona na golf. Jesienią bywa czasem zbyt chłodno na samą koszulę, a zakładając pod spód golf dodajemy jeden elegancki element. W zależności jakie wybierzemy dodatki, to taki zestaw może być bardziej na przykład w stylu kowbojskim. Jeżeli założymy kapelusz, kowbojki, torebkę, taką obłą lub typu siodło, a jeśli wybierzemy kształty geometryczne, to może wyglądać bardziej biurowo, z torebką typu shopper lub aktówką, ze sztybletami, klasycznymi bodkami. Tutaj opcji jest oczywiście bardzo wiele. Na takie połączenie możemy jeszcze założyć na przykład marynarkę i wtedy mamy trzywarstwowy zestaw i też jest to jakaś inna opcja do wykorzystania. A jak jesteśmy przy golfie, to podoba mi się również golf pod oversize'owym swetrem typu polo. Tutaj bardzo fajny zestaw właśnie z Massimo Dutti. Numer 4 na liście to koszula założona pod sweter, podniesie nieco jego elegancję. Tutaj sprawdzą się albo swetry w serek lub też z półokrągłym dekoltem. Generalnie koszulę możemy również połączyć z dzianinową kamizelką zwaną pulloverem teraz, bardzo na czasie. Lub taka długa flanelowa koszula sama może być warstwą na inną koszulę i stanie się wtedy takim płaszczem, narzutką, też ciekawe połączenie. Numer 5 to kardigan. To chyba najbardziej oczywista warstwa, z którą większość pań bardzo się już zaprzyjaźniła i chętnie po nią sięgacie. To jest znowu bardzo uniwersalny element i łatwo łączy się z wieloma rzeczami, na przykład do koszul, do sukienek czy spódnic, spodni eleganckich lub też po prostu jeansów, koszul, ale również t-shirtów,
można by tak długo wymieniać. Mnie osobiście bardzo podoba się albo taki związywany z tyłu, tak gdzie można troszkę tą talię bardziej podkreślić, lub też podkreślony paskiem na zewnątrz, wtedy też wygląda nieco inaczej niż taki puszczony prostokątnie bez paska. Szósty element do wykorzystania jako warstwa to może być bomberka o ciekawym wzorze czy też fasonie albo ramoneska. Jesienią mogą te dwa elementy zastąpić marynarkę czy bluzę i dają się fajnie transformować od eleganckich zestawów po sportowe. Właśnie z butami na obcasie będą bardziej eleganckie, a ze sportowymi i na przykład czapką baseballu pójdą w tą drugą stronę. A na koniec jeszcze wymienię sweter o kształcie poncho, bo to jest taka ciekawa alternatywa dla zwykłego swetra, ale należy uważać, bo to jest model dla szczupłych, proporcjonalnych lub wysokich sylwetek. No a teraz przechodzimy już do moich zestawów. Pierwszy zestaw to wykorzystanie golfu, koszuli i jeansów, no i karmelowych dodatków. Golf jest taki przylegający, więc łatwo można na niego założyć właśnie koszulę. Ta akurat jest ze sklepu Osnowa i jak dla mnie ma wystarczająco przestrzeni, by założyć pod nią sweter. Jest też miękka, niesztywna, więc wygodnie się w niej poruszać pomimo tych warstw. Jeansy pewnie Was dziwią, co robią jeansy w szafie Blanki. A więc już śpieszę z odpowiedzią. Poznajcie moją historię jeansową. No cóż, wszystko zaczęło się od zakupu rowerów. Okazało się, że w szafie nie mam ani jednych takich wygodnych spodni, które będą po prostu wygodne i które nie będą się brudziły w trakcie leśnych wycieczek. No i proszę, oto są one. Wyszukanie ich zajęło mi trochę czasu, prawie 4 miesiące, no bo cóż, szukanie ideałów bywa czasem mozolne. Te akurat są z Zary, mają bardzo wysoki stan, taką prostą nogawkę. Są mięsiste na tyle, na ile ja lubię, bo lubię właśnie takie grube. No i kluczem okazał się tutaj ten kolor, który nie jest ani taki poszarzały, jest dość nasycony, nie jest też zbyt ciemny, ani zbyt blady. Ma wykończenie, znaczy spodnie mają wykończenie karmelową nitką i w dodatku są trochę tak jakby podbite beżem. No i te spodnie sprawiły, że by znowu pokochałam jeansy na nowo, więc pewnie jeszcze je zobaczycie w kilku odsłonach. A tutaj na ten zestaw zarzuciłam jeszcze moją marynarkę z Everyday Official i mamy trzy elementy, jeszcze troszkę inna opcja. Kolejny zestaw to kremowy golf, satynowa koszula i kremowe szwedy oraz do tego sneakersy. Wszystko jest w tym samym kolorze, ale koszula lekko błyszczy, więc nie jest tak jednolicie. A oczywiście na zewnątrz zakładam na to jeszcze beżowy trencz. W trzecim zestawie wykorzystałam moją letnią bomberkę. Ona nie daje ciepła, ale przez te kieszenie według mnie pasuje do wojskowego stylu, a że jest elementem sportowym, to też mogłam dołożyć do niej czapkę baseballówkę. Do niej mam na sobie oliwkowe, skórzane spodnie z mango. Widziałam, że właśnie mango ma podobne w aktualnej ofercie, więc jeżeli taki kolor skórzanych spodni Wam się podoba, to zachęcam Was, żebyście właśnie zerknęli do mango. A wracając do zestawu, to jako buty wybrałam tutaj trapery oraz oliwkową torebkę. To jest taki sportowo-militarny zestaw, w którym czuję się bardzo dobrze. No i po prostu ta wersja sportowego looku jest dla mnie komfortowa i jakby akceptowalna. Czwarta stylizacja to koszulo-marynarka w oliwkowym kolorze, która szczerze mówiąc trafiła już do takiej szuflady straceńców i została z niej odzyskana, z jej czeluści. No, myślę, że czasem dobrze jest jak odłożyć jakieś ubranie w takie miejsce i wrócić do niego. Ubrania nam się czasami po prostu potrafią znudzić, wcale nie są złe, albo brakuje odpowiedniego połączenia. Wtedy dobrze zapomnieć trochę o nim na chwilę
i wrócić po czasie ze świeżym podejściem. A wracając do zestawu, to znowu pod spodem mam kremowy golf, jeansy i kremowe botki, a torebka właśnie podkręciła taki militarny charakter. To były już wszystkie moje spostrzeżenia. Ciekawa jestem, jakie warstwy Wy lubicie stosować. Dajcie mi znać w komentarzach. Jeżeli film okazał się dla Was ciekawy i przydatny, to zostawcie mi kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. Zasubskrybujcie kanał oczywiście i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!